Katarzyna Bosacka przerywa milczenie po rozwodzie. Mówi, jak zniosła rozstanie z mężem. Dziennikarka przyznała, że przez stres schudła 14 kg. Katarzyna Bosacka ma za sobą rozwód. Z dotychczasowym mężem przeżyli razem 26 lat. Jeśli wierzyć doniesieniom mediów, Marcin Bosacki miał zostawić żonę dla innej kobiety. Teraz Katarzyna Bosacka przerwała milczenie. Zdradziła, jak poradziła sobie z rozstaniem. Nie było jej łatwo. Katarzyna Bosacka zdradza, jak zniosła rozstanie z mężem. W tegoroczne wakacje w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu Katarzyny Bosackiej i jej męża Marcina Bosackiego. Plejada.pl donosiła wówczas, że polityk miał zostawić żonę dla innej kobiety. D. Dla Katarzyny Bosackiej nie było to z pewnością łatwe doświadczenie. Teraz w rozmowie z faktem zdradziła, jak sobie z tym poradziła. Staram się być bardzo dzielna. Oczywiście, wiem, że dam radę i idę do przodu. Dodała, że w wyniku stresu schudła 14 kg, schudłam 14 kg w niecałe 3 miesiące. Ale nic na to nie poradzę, tak reaguje mój organizm na stres. Nie ma co tutaj ukrywać. Wiadomo, że to nie jest tak, że ludzie po tylu latach się rozstają i potem już tylko do wiedzenia i cześć. To cały czas się kotłuje przez wszystkie miesiące, a nawet lata. Tak to jest. Przy okazji opowiedziała krótko, jak spędziła wakacje. One jednak także nie były dla niej łatwe, wakacje już były. Jednak jak łatwo się domyślić, były one bardzo trudne, więc nie były wakacjami, bo wszystko wydarzyło się tak nagle. Teraz jednak ogarniam pracę dzieci i samą siebie w takim sensie, żeby dobrze się czuć i mieć czas dla siebie. Dziennikarka przyznała, że skupia się na pracy i jak dodała, stara się nie myśleć o negatywnych rzeczach.